Hejka, z tej strony Natsu, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mamy już drugi dzień naszego castingu i drugi dzień jesteśmy na Mazurach. Dzisiaj jedziemy sobie na koniki, więc będzie trochę jazdy konnej. Mam nadzieję, że się trochę odprężą, dlatego że później będzie zadanie, które będzie wymagało troszeczkę więcej zaangażowania, dlatego że podzielimy ich na grupy, będą mieli trzy tematy i będą konkurować, kto z nich zrobi najlepsze zdjęcie. No i sporo roboty przy tym będzie. Potem wybierzemy, które zdjęcie będzie najlepsze i na sam koniec będzie nas czekała impreza. A ja wam przypominam o tym, żebyście głosowali na swoich faworytów, link znajdziecie w opisie tego filmu, żebyście zostawili łapkę w górę, dlatego że wtedy ja wiem, że te filmy wam się podobają, bo ja to przede wszystkim robię dla was, kochani. Podajcie też na mojego Instagrama, dlatego że tam wszystko na bieżąco wam opowiadam, co się dzieje i tak dalej. No i miłego oglądania. To, kochani, jestem właśnie na lotnisku, jak mogliście dowiedzieć się z poprzedniego odcinka. Nie byłam w stanie spędzić ostatnich dwóch dni z uczestnikami na Mazurach, ale z całą ekipą na co postanowiliśmy nagrać wam takiego właśnie vloga z całego mojego lotu, z mojej podróży, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie na jednym koniu jeździłem, więc trzymam konia bardzo dobrze. Ostatni raz na koniach byłam jakieś 10 lat temu, więc dziecko, nie wiem czego się spodziewać. Ale w ogóle ona wybrzmiała jakby miała 40 lat, a teraz ostatni raz na koniach byłam jakieś 10 lat temu. W ogóle musimy powiedzieć, że wczoraj przeklinałam 10 razy, dzięki czemu 50 zł ląduje na schronisko. Na Instagramie wybierzemy jakie. Ogólnie bardzo super, bardzo fajnie się jeździ na koniu. Lubię jeździć na koniu. Ania mówi, że jazda na koniu tak jakbyście się wolno bzykali. Ale nie wiem, co to znaczy. Ala, cały czas jeździ na tym koniu. O, zaczyna się szybszy tempo. Fajna jagódka, jest mega spoko, koń jak na pierwszy raz ekstra. Gdybyśmy wczoraj nie pili tyle wody, no może bym jeszcze pojeździł, ale wszystko w brzuszku podskoczyło. Tak szybko musi być? Jest, jeszcze po prostu jakiś rollercoasterze jeździł. Ja nie mogę się utrzymać w miejscu, to jak podrzucę ja w kosmos lecę, jak ona tak biegnie. Śmiesznie. Fajnie, nie no, podobało mi się. Chcę małpę i konia teraz. Piękna jesteś. Wiadomo, wolałaby, żeby facet ją pewnie ujeżdżał, no ale no niestety. Myślałam, że będzie gorzej, szczerze mówiąc, ale było bardzo fajnie. Pani jest bardzo miła, wszystko mi fajnie wytłumaczyła. Myślę, że jest spoko, bardzo się tego bałam, ale jest fajnie. Okazuje się, że umiem jeździć na koniu, znaczy umiem, to jest dobrze powiedziane. Umiem jechać na koniu, gdy pan trzyma za konia i wszystkim monitoruje, albo zajebiście. Nie wiem, co mówić, bo wszystko, co mi przychodzi na myśl, to są zbereźne rzeczy, więc nie mówię tego do kamery, bo potem wyjdziesz z tym. Jestem już Warsaw Shore, jeszcze zboczona, też w ogóle por***, wychodzę stąd. Sami sobie dokończcie. Specjalnie się pana kręcacie. Powiedziałem to na pierwszej setce. A. Ja bym w ogóle czekała, co? Że się pan specjalnie nakręca pod wyświetlenia. Z kim? Z Zico. Tak? Przyznajesz się oficjalnie, że nakręcałeś ship dla wyświetleń? Nie dla wyświetleń. Ale wiesz, że nakręcanie shipu polega na tym, że się nie przyznajesz, że nakręcasz ship. A jestem szczery, nie umiem kłamać przed kamerą. Chciałem powiedzieć, że Natalia się osrała i nie wsiadła nie osrała, na konia. Ja bym poszła na konia, tylko po prostu nie ma czasu. No tak, tak. Dobra, Luku, zrobię jedno kółko. Dobra. A on się rusza. No to koń to się rusza. Nie no, bardzo przyjemne. Się jagódka bardzo przyjemna. Nie podobało mi się. Ale wiesz, właśnie tym dużym też, nie? Mhm. I mi się wydaje, że nie było tak strasznie, bo kazałem no jakieś wyrobić wyginasy i to było takie niepewne. No ja po prostu bałam się, że wiecie, o co chodzi, że jakoś tak... To jest jak na pierwszy raz się weźmie dużego konia. No, tak to jest. Tak, ładnie. Jak Pedro coś powie. Miałem taki wątek, tylko czekałem, żeby nie być tym pierwszym zjebem, nie? Kochani, właśnie wylądowałam w Dubaju, jest obecnie 6 godzina. Słuchajcie, mam dla was kolejne zadanie, które mi się podoba, co się ja bym je chciała zrobić akurat, fajne jest. Czeka was robienie zdjęć. Będzie troszeczkę rywalizacji, bo będziemy wybierać zdjęcie, które będzie najlepsze. Na samym początku temat to zwierzęta, to będzie Nicola i Ania. Patrzyłam, nie wiedziałam od razu parę. Natura. Nicole i Ben. Nicole będzie to robiła w Dubaju, a ty będziesz to robić tutaj. Ulubiony temat. Jest to sesja soft dla ciebie i dla ciebie, Ala. Zajebiście! No i generalnie jest tak, że
ja robię zdjęcia, ale wy jesteście odpowiedzialni za wszystko inne. Czyli dokładnie. Gdzie chcecie zrobić to zdjęcie, jak ma wyglądać to zdjęcie, jak macie być ubrani. Dobrze, że dzisiaj ubrałem ładne majtki, bo ubrałem dobra, już no wiecie, jakby nie ma co ukrywać, ale będąc jakby w takim projekcie, będąc influencerem i tak dalej, to wasza praca przede wszystkim polega na robieniu zdjęć. Dobra, to start. Ogólnie potrzebuję Alicji, która zrobi mi warkocze. No i idziemy razem na dwór z konikiem. No i mamy taki plan, że ja po prostu sobie stoję z konikiem. Hej, ja też mam temat zwierzęta, jak już mogliście zobaczyć. Ja się czuję bardzo niekomfortowo, ale damy radę. Dostałam zadanie, żeby było soft, więc chyba jest soft. Więc moim pomysłem na zdjęcie będzie morsowanie, znaczy będę wychodził z zimnej, lodowatej wody, będę robił seksowne miny i pokazywał swoje tatuaże, czyli to, co robię przez praktycznie większość swojego życia. Wystarczy mi ładna buźka i moje piękne tatuaże. Czy ubrałeś się mniej więcej tak czarno strasznie, bo jakby ogólnie czarny kolor reprezentuje jakby taki, no w sumie głównie śmierć, ale w zimę właśnie jest tak pusto i rośliny obumierają, więc jakby był śnieg, to tak właśnie coś typu pustkowie i coś bym nazwał typu, nie wiem, samotnia czy pustka. Dobra, wszystko, żeby być sławny i wygrać ten program. Kurwa, głupie jebane pomysły. Już idzie. Nie, ma być... cała głowa. Dobra, Seba kot, dawaj góra. Tak, żeby jakoś było widać dziarki, nie? Bo to chyba... Ja go podziwiam. Podziwiam go, ale to jest gorący chłopak, więc on sobie na chillku tutaj sesyjkę robi, jak jest zimno. Super, mega, fajnie. Ej, ale ogólnie czułem się lepiej niż wczoraj na morsowaniu, nie? Mega. Było strasznie ogólnie, boję się trochę, ale w sensie jako... Myślę, że Photoshop działa cuda. Uśmiechamy się? Dzięki, patrzcie, patrzcie jak mi tutaj ugryzł, dobra byłam, co? Ja wiem, mój misiaczki. Nie, dobra, jest tak, w sensie możemy sobie uciąć, dobra, podoba mi się, coś wybierzemy, już to widzę. Wyglądam końsko strasznie. Uha! Dobra, to trochę też może być. O! Jezu, jak jestem piękny! Wygląda to mega fajnie. Widzicie? Bycie alternatywką czasem się opłaca. A tu już jest przyszykowany, kochani! Alicja ma w końcu wymarzone foto ode mnie. Ja pier... chciała od dwóch lat. Jak mi jest głupio, jak mi jest dziwnie, czuję się niekomfortowo. Jest ciemno w... Dobra, i trochę w tą stronę. Mam się cało przenieść? Tak. Ja tak szczerze, to z tym czy bez tego? Z czym? Z tym czymś? Z tym. Zobaczcie, mnie zastanawia, czemu ona taki strój zabrała ze sobą na wyjazd. Ale nieważne. Nie, bo wyjąłem sukienki, to pod sukienką ładnie wygląda. Dobra, mamy to. Koniec tego. Dobra, ogarniacie fakt, że panie tak po prostu sobie chodzą po całym Dubaju, w sensie w sumie nie wiem czy po całym, nie będę podchodzić, bo widać, że się mnie boi, a ja nie chcę straszyć, ale normalnie po plażach wszędzie chodzą i jest ich tutaj pełno. Ja mam wrażenie, że życie sobie żarty ze mnie robi, bo wczoraj nie dość, że było 8 godzin opóźnienia, to okazało się, że w Dubaju nie można używać FaceTime'u, a ja właśnie z całą ekipą miałam połączyć się na FaceTime i robić te wszystkie zadania tak, wiecie, na żywo, ale się nie da i teraz jest problem. Dobrze, kolego. Także przejdźmy teraz do wybrania twojego zdjęcia. Myślę, że wybierzemy sobie dwa zdjęcia. Dwa obrabiamy, ale ja tak finalnie wybieram. Tak mega. W ogóle Boski z niczego potrafi zrobić coś. Naprawdę, sztos robota. Dziękuję. Polecam tego fotografa. Się. Mam nadzieję, że to wygram. No, które ci się podoba i w ogóle, nie? Dalej. Mi się to podoba. No dobra, git. To ma coś w sobie takiego, może się przesunąć, chociaż nie wiem, ale... Ostatnie zdjęcie z Benem wygrywa wszystko po prostu. Oglądamy inne i chyba to nie ma sensu. No, nie ma sensu. Dobra, mamy, co? Jeszcze Alicja przed nami, ale no nie wiem, czy pobiję faworyta. Mam już wyniki waszej pracy tutaj na laptopiku. Ja już je zobaczyłam wszystkie, ale jeszcze wy nie widzieliście swoich nawzajem. Każdy z was na koniec wybierze to jakby z was zrobił najlepszą fotę. Ja na podstawie tego dokonam ostatecznej decyzji. Zaczynamy od naszej grupy Natura. Z ciebie zaczniemy, Ben, bo tylko ty jesteś, bo Nicole na to zdjęcie dośle nam później. Kochani, wyśmiewamy. Wow, tak mocne. Dzięki.
Wziąłem sobie starą książkę, bo jakby to po prostu, wiecie, taki klimat nadawać do wszystkiego, ale ogólnikowo jakby zima to jest moment, gdzie wszystkie rośliny obumierają. Mój czarny outfit miał jakby charakteryzować śmierć i tak dalej i przy okazji właśnie to jest jakby samotnia zdjęć, taka właśnie pustka. Wszystko jakieś tam ma pewne elementy nawiązujące do tej natury. Się Boskiowski cię pochwalił, powiedział, że ty jakbym powiedziałeś właśnie od A do Z, jak chcesz, żeby to zdjęcie wyglądało i że to był w ogóle twój pomysł i jest strasznie kreatywne i mi się bardzo podoba. Pokażę najpierw pierwsze zdjęcie od Nikolki. Końska dziewczyna. W ogóle ta skóra tak fajnie, bo tak wiecie, tak. Fajnie, serio. Ja zawsze takie zdjęcie chciałam z koniem. Fajnie. Ale nie wsiądę na nigdy, więc na konia będzie zrobię. Ładnie to współgra wszystko, że ładna poza jest w ogóle. Ale pokażmy drugie zdjęcie z koniskiem. Też piękna. Taka wiecie, wiejska dziewczyna. Ale jest, widzicie, ale ten język jest wiejski. Ona mi się też podoba, bardzo ten język. Ale ten chłód, taki klimat, takiej królowej, takiej wiecie, bebeś. Jest blondynką. Jest jasna taka zima i to pasuje do tak, właśnie. Tak, to oczy tak ślicznie właśnie tak. Się mega podobają tutaj. Fajnie, ten kąt się patrzy. Może przejść do mojej ulubionej kategorii. No, kurde, zdjęcie z top model. Wygląda hot, jest okej. Ładnie. Czujeliście moje zimno tutaj, fajnie. Nie, ja się przeglądałam, bo tutaj to było. Morsowam twarzy. I teraz czas na Alicję. Ale ładna. Ale zajebista. Taka księżniczka. Ładna, no mega. Ja bym wybrał Aisha, piękna girl. Ja też bym wybrała Alicję. To jest po prostu mój vibe taki. No, zajebiste no, mi też się podoba bardzo Alicji. Pasuje. Mi się Benjamin podoba was. No dobra, głosujcie. No, głosujcie. A my już tak głosować. Aha, Benio. Benio. Alicia, Alicia. Alicia. Chyba Nicole. Dobra, Alicja wygrywa te płatki. Sesja u Boskiego. Co z tego, że dwa lata się próbowałam umówić na tego sesję, nie? Tak? Wystarczyło podesłać kulawie fotki, zobacz. Nie miał czasu dla mnie. Się trzeba pogratulować naszemu fotografowi. Tak. Brawo, brawo. Patrzcie, co ja mam, moi drodzy. Ja chcę Leksia dostać. Jeszcze nie widzę. To jest Shio. Na cud. Na ten moment to tyle i widzimy się na wieczornej imprezie, prawda? Hejka kochani, ja właśnie skończyłam robić zdjęcia. Tematem zdjęć była natura. Ja jestem z tych osób, które potrafią spędzić 3 godziny na robieniu zdjęć, żeby wybrać to jedno, góra dwa idealne, przepozowane zdjęcia na Instagrama, żeby było, że o, jaka piękna i w ogóle, a to tak nie działa i pewnie większość z was wie, że tak nie działa. Dobra, bo ogarnęłam, że nie nagrałam końcówki z plaży, więc teraz na takim totalnym skrócie, czemu wybrałam to zdjęcie. Więc jak można zauważyć, bawię się na nim, cieszę się, żyję chwilą i wtedy właśnie nie myślałam o tym, żeby wyjść jak najładniej, żeby ustawić ciało, żeby wyjść jak, wiecie, te wszystkie modelki. Druga osoba może stwierdzić, że ale ohydnie, ale ja tego nie zmienię, bo właśnie tak wyglądałam w danym momencie i to tyle. Kto zawsze musi mieć rację? Ja. Wszyscy kobiety. No ja. Kobiety ogólnie, tak. Kto miał najgorszą ex? Ja. Ale nie. Ja. Ex? Ja, period. Ja. Kto stąd zabrałby eskortę na randkę? Ja bym zabrał. Chyba Anię trzeba zabrać gdzieś ze sobą. Ja już byłam zabierana. Ja zabrać to. Ej, ale... To po alkoholu ma najgłupsze pomysły. Ania. Ja mam głupie pomysły, totalnie, ale Paulina ma najgłupsze. Paulina to nawet na trzeźwo ma najgłupsze. No. Nawet na trzeźwo. To zrobiłby wszystko dla pieniędzy. Kurwa, taka szmata z ciebie? Kto pokazuje na zdjęciach częściej dupę niż twarz? Zdjęć nie chcemy się bawić. Tak. A jak ktoś nie pije? Na przykład ja. Pijesz. Nigdy nie grałam w beer ponga. I nie będę grała. Nie grałam. To jesteś bita. To jest zła Ola, to jest dobra Nikola. Tak. A ja to co? Patrzcie to. Ty jesteś Alicją. To jest moja towarzyszka do picia zawsze. Wody. Tak. W tej okazji, że my to robiliśmy, to co robiliście? Wyjdzie się na tam... Uprawialiśmy ostry i brutalny seks. Dokładnie. I my... Dramatyzowanie. Twoje zachowanie nieadekwatne do wieku. Weź się k***a, ogarnij człowieku. Dobra, strzelasz?
Podoba ci się Sebastian z wyglądu? No gdybym miała być szczera, to tak. Przerzuć mi to. Ej, zgrasz mi na mój telefon. Siemaneczko, słuchajcie, w takim razie tak jak już mówiłam, przeklinałam. A za przeklinanie każde jedno słowo przelejemy 5 zł na wybrane jakby schronisko. No i na Instagramie stwierdziliście, że przelejemy na Dios, no więc robię to, 50 zł. Reszta się nie wywiązała, też dużo przeklinali, ale nie przelewają. Tylko ja jestem taka wspaniałomyślna, więc pamiętajcie, jak będziecie głosować o tym. Ja tutaj jestem dopiero dzień, więc w sumie nic ciekawego nie robiłam. Mam nadzieję, że wam się podobał ten taki mini vlog. Ale no trochę słabo z tym, że nie mogłam się połączyć na FaceTime, bo właśnie pytałam się w recepcji, czy da się coś wykupić, ale... No w Dubaju jest zabronione FaceTime, WhatsApp, po prostu wszystkie takie wideo. No i tyle, jestem sobie na kolację, przyjmę na kolację, więc się najem. Wam życzę, nie wiem, miłego wieczoru, bo to pewnie w nocy stawią mi. Dzięki za oglądanie! Dobrze, proszę Państwa, my wczoraj poimprezowaliśmy. Wam bardzo dziękuję, kochani, za oglądanie. Pamiętajcie, żeby wbijać na głosowanie, głosować na swoich faworytów, wbijać na mojego Instagrama, dlatego że tam są najświeższe informacje, więc wbijajcie, bo warto. Tutaj wam się świetla, więc wbijajcie w niego, kliknijcie, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby być też na bieżąco z tym, co cały czas się tutaj dzieje. Kochani, łapka w górę, klasycznie, i kocham was bardzo. Ja chcę Teo. Czy uprawiałaś seks na tym etapie?